Dzisiaj ja i Filip idziemy na wyprawę kajakową. Idziemy właśnie na przystań. Pan Gan powiedział nam właśnie, że 17, 18 i 19 maj tutaj właśnie w tym lesie na Morzynowym w parku odbywa się festiwal miłośników lasu na Morzynowego. Może uda nam się tutaj przyjść i zobaczyć, jak to wygląda. Tak wyglądają kajaki. Nie wiem, czy to będą takie dla nas. Pakują kajaki na łódkę. Nie wiem, czy będziemy płynąć najpierw łódką, a potem kajakami. Czekamy na naszą łódkę, a tam się odbywa małpi biznes. Podejdę bliżej. Widzicie tę małpkę? Małpki tutaj są ogólnie bardzo problematyczne. Wchodzą wszędzie tam, gdzie im nie wolno. Wyrywają i niszczą różne rzeczy. Widzicie tą dużą małpkę, która tam sobie idzie po kładeczce? O, to jest druga. Hello. Tak właśnie wygląda sobie małpka. A tam siedzi sobie druga małpka. Yeah. Się właśnie tym pomostem na łódeczkę. Tylko dla wytrwałych. Mamy pana przewodnika i pana motorniczego. To wam ten kajak wygląda. Zobaczcie, on nie ma tutaj takich siedzisk, do których się wpada, chyba że tu, ale ja się tutaj nie zmieszczę. Trochę wygląda mi to małe. Piękny las na Morzynowym. Bardzo wąskie zakręty, które pan tutaj musi zgaszać silnik co jakiś czas, żeby można było przepłynąć. Wow, tak blisko płyniemy tych wielgaśnych korzeni. Ciekawe, czy tu na drzewach są jakieś węże albo coś. Nic nie widać. W lesie na wąż! Na drzewie, zobacz! Bym wam pokazał. Wąż był na drzewie tam. Sobie siedział, nie widać go tutaj. O, jest, trochę go widać. Piękne odgłosy natury i widziałam węża. Nie wiem jaki rodzaj, bo szybko żeśmy go minęli. Ale fajnie było zobaczyć coś w naturze. Może jeszcze się uda coś wypatrzyć. Zbliżamy się właśnie do jakiejś wyspy. Może to jest nasza wyspa. Zapomniałam, jak się nazywa. Zaraz sprawdzę. Tak to wygląda. Proszę państwa, będziemy zaraz pływać w wąskie gardło. To Talabeng? Talabeng. Cisza, spokój. Patrzcie, meduzy są. Mhm.
jak wygląda. A pan tutaj nas nawiguje, żebyśmy podpłynęli do brzegu. Widzisz, patrzcie, meduzy. Aha. Dzisiaj są meduzy w morzu. O, małpka siedzi na brzegu i czeka na nas. To pewnie jest... To jest tutaj ten przewodnik nasz, który będzie nas oprowadzał po wyspie. Widzicie go? Wow. Jesteśmy na samym brzegu. A małpka do nas zmierza. To jest męski osobnik. O-o. Są naprawdę fajne miejsce. Właśnie się wypakowujemy. A patrzcie. Tutaj. Małpka szczeka, słuchajcie. Czeka. This is a cool little place. Oh, look at that. Wow. Patrzcie, nie nadepnęłam na meduzę. I tutaj jest dużo tych meduz na plaży. Wow. Be careful where you stand. Not Poland. Małpka biegnie do pana kiju. A, bo on ma dla niej arbuza. A, małpka jest zadowolona, coś dostała. Co też tu się dzisiaj będzie odprawiać? Małpka chyba chce płynąć z nami. Filip, jesteś gotowy? Słuchajcie, Filip już siedzi na przodzie, ja siedzę z tyłu. Siedzę nieruchomo, pan kijoł mnie tutaj wytknął. Siedzę nieruchomo, bo się boję, że jak się przekrzywię, to wpadniemy do wody pełnej meduz. Ale widoki są niesamowite. Filip, tam pedałuj. Pływanie kajakiem jest bardzo takie przyjemne i spokojne. A Filip mówi też męczące, bo on wiosłuje. Ale dźwięki natury. Woda jest bardzo spokojna, w ogóle się nie rusza, ani nie ma fali. To jest wyspa Talabeng. Chyba dobrze zapamiętałam, ale uwaga, tu mamy jakieś coś wystające w wodzie. Trzeba uważać. Patrzcie, jaka wielka jaszczurka jest na tutaj. Oh my goodness. Zobaczcie, widzicie? Wielka jaszczurka na tym, na skalę. Kajaki to fajna sprawa, tylko przyroda, piękne widoki, bardzo, bardzo spokojnie. Powiem wam, że nie jest wcale tak trudno. Ja nigdy nie byłam na kajaku i dajemy tutaj z Filipem radę. Nawet się już nauczyłam, jak tu wiosłować, żeby iść do przodu.
Również wsiadanie na taki kajak nie jest szczególnie trudne, bo one są przygotowane dla turystów. Wcale nie trzeba wpychać gdzieś nóg do jakiejś dziury, jak mi mówił Vince wczoraj. Mój mąż lekcje, jakbyśmy się przewrócili dookoła, do góry nogami, co zrobić, jak wyjść z kajaka. Na szczęście ten kajak jest taki bardzo prosty, jak się przewrócimy, to będziemy na powierzchni, więc nie macie się co obawiać. Można, ja nie wzięłam w ogóle młodszych dzieci, dlatego że się obawiałam tego, jak to będzie. Natomiast tu bez problemu można wziąć nawet takie 2-3-letnie dziecko i sobie popływać. Nawet małe dziecko można wziąć, bo jest bardzo, bardzo bezpiecznie. Ale ktoś musi wiosłować. Tutaj muszą być jedna lub dwie osoby wiosłujące, więc to trzeba wziąć pod uwagę. Właśnie dopływamy do naszej łódki, a na brzegu czeka na nas cała rodzina małpek. Chyba ze 6, 7, nie wiem ile, bardzo dużo małpek. Sobie małpeczki się kąpią i myślą, kto nam tutaj przychodzi na naszą wyspę, na wyspę Talabang. Na plaży jest cała rodzina małpeczek, małe, duże. No bacie na te wszystkie malutkie oh my goodness! Właśnie nadepnęłam na meduzę, ale nic mi się nie stało na razie, nic nie boli. Jak sobie napakowała fafułki ta małpka. Na później schowała ananaskę. Jak sobie czyści ta małpka, widzicie, z piasku. Nie mamy ani ananasa, ani arbuza. Filip wszystko dał małpkom. Mam malutkie, malutkie małpeczki. Także rodzina małpek została obdarowana naszym prowiantem, arbuzem i ananaskiem. Sobie tutaj te maluszki wcinają, a my lecimy dalej. Siedliśmy właśnie z łodzi i idziemy już w kierunku naszego odwozu. Ta wycieczka w sumie podobała mi się najmniej, aczkolwiek super się wiosłowało i kajakowanie ogólnie było fajne, tylko nawet Filip mówił, że dla niego i dla mnie to było troszeczkę zbyt nudne, bo nie było żadnej akcji, nic się nie działo. Po prostu była natura, cisza i kajak. No od czasu do czasu widzieliśmy jakiegoś tego jaszczura albo coś, ale ogólnie to się
patrzyło na przyrodę i się nią chłonęło. Nam wystarczyło 5 minut, prawda? Po 5 minutach już nam było nudno. Pan wiosłował bardzo wolno, no i myśmy go wyprzedzili i powiosłowaliśmy szybciej, bo po prostu dla nas już wystarczyło tej natury i tej ciszy. Także przyjechaliśmy dużo wcześniej z powrotem. Mieliśmy dosyć relaksu. Wracamy do naszych, do akcji. Filip zupełnie podobnie jak ja woli, żeby się coś działo. Na przykład łowienie ryb jest dla nas super fajne. Łowienie krabów. Ale spędzanie dużo czasu na łodzi, w ciszy, już nie tak bardzo. A jeszcze co wam powiem, cała wycieczka kosztowała ogólnie 4800 batów, bo najwięcej płaci się za transport łodzią na wyspę Talabang albo Talabang, coś takiego. Za każdy dodatkowy kajak, może być dwu lub trzyosobowy, płaci się 300 batów, czyli każde następne aż 3 osoby to 30 zł. No i tak to wygląda. Godzinę się płynie na tą wyspę, potem dużo relaksu i godzinę wraca. Także bardzo polecam kajakowanie, czy to przy wyspie, czy można tutaj sobie w lesie na Morzu Nowym wypożyczyć kajaki i popływać. Polecam osobom, które lubią spokój. Do tego nie trzeba mięśni, nie trzeba jakiegoś wysiłku. Jest to bardzo, bardzo przyjemna forma dla osób, które po prostu lubią spokój. Chwila relaksu z herbatą cytrynowo-miodową. Bardzo polecam na gorące dni. Tutaj jest taki bar, gdzie można sobie kupić właśnie różnego rodzaju tajską herbateczkę.